Jak dobrze znamy się na modzie? Przekonajmy się. Witamy w programie Mniej Więcej. W programie, w którym ubieramy różne rzeczy. Wiedziałem, że przerobisz. A, wiedziałem, już czułem. Dzisiaj mamy taki dzień przerabiania trochę. Tak, mamy trochę dzień przerabiania, nagrywkowy dzień przerabiania, ale... Ale również przerobimy wyglądy. Wyglądy? A raczej nie my, tylko ktoś się pokaże w przerobionych wyglądach, ponieważ jak cię widzą, tak cię piszą. W dzisiejszym odcinku będziemy zgadywać, skąd pochodzą różne kreacje ubrań. Mamy tutaj właśnie z takie... lat nawet by można powiedzieć, ale nie nawet tyle, co skąd. Mamy takie właśnie tutaj metki pokazujące przeróżne lata. Lata 20, 30, 40, 60, 70, 80 i 90, z czego jedna kreacja... Czy dwie? Jedna jest fałszywa, ale ona również będzie pokazana. Zatem jedna nie dość, że jest całkowicie wymyślona, to jeszcze, żeby nas mylić, będzie pokazana. Po każdej rundzie Nikola tym razem będzie nam mówić właśnie z których lat pochodzi kreacja, ponieważ Sebastian będzie trochę zajęty. Runda pierwsza, zaczynajmy. Kurde, no, to jest stylowa Sebastiana. Ja to myślę, że on się czuje w tym dobrze, nie? O, Sebuś, to widać ewidentnie. No dobra, sobie, przyjrzyjmy się, co mamy. Może od dołu pójdziemy. To eleganckie spodnie, luźne, bardzo materiałowe. Luźne. Koszulina chyba również luźna. Ale tak? Jest ona najbardziej tutaj stylową koszulą na świecie. Tak, i moglibyśmy się zacząć uczyć od niego i wreszcie zacząć się dobrze ubierać. Dokładnie, do tego dokładnie tak. Jeansowa kurteczka, proszę, piękny wąs, jak pan z serialu Narcos, żółte okulary. Nie, jak taksówkarz. No niekoniecznie. Jak taksówkarz. A taki blond, taki żółty wąs, to jakbyś palił dużo papierosów i by ci tak porzuciło. Na przykład. Na przykład. A to też pasuje. Żółte okulary i bandana, ta opaska może tak ładnie ładnie to powiedziałeś. Bandama to bandama chyba. Dobra, nieważne. Słuchaj, znawcami mody nie jesteśmy. Ale próbujemy być. Powiem ci tak, może ja zacznę. No, jaki ty masz strzał? W którą byś chciał? Powiem tak, ja uważam, że to jest polska kreacja mimo wszystko. Że to jest polska kreacja. Polska kreacja, a uważam, że w Polsce często moda, teraz już rzadziej. Teraz już, w sensie to jest różnica kilku dni lub tygodni. Uważam, że kiedyś moda była dużo opóźniona w Polsce, dlatego jeżeli mówimy o latach hipisowych, ja nawet powiem... 1980. Okay. Mógłby być 70, wydaje mi się, że to jest bliżej poprawnej odpowiedzi, ale 80 zaryzykuję. No dobra, ja bym powiedział, że to jest ruch hipisowski, czyli czas wojny w Wietnamie, czyli 1960. Albo nie zapamiętam, czy się to 60 czy 70, ale myślę, że bym postawił na 60, że to będzie USA. Kurde, czy to rozkwit pełny model. Nie wiem, strzelę w 60. No to już wygląda, jakby był z lat 60. Troszkę tak, więc ja tutaj daję 1960. Nikola, powiedz, jak odpowiedź? Lata 70. Czyli minęliśmy się. Ale zgadliśmy tak i bardzo. Dobrze, prawie honorowy pół punktu, prawie. Prawie, ale jednak, zero punktów. Przechodzimy do kolejnej rundy. O, panie! O! O kurde, zobacz go. Sebik, zobacz od dzisiaj go. Tak codziennie się, przepraszam, panie Sebastianie. Panie Sebastianie, przepraszam bardzo serdecznie. O, czapki z głów, witamy serdecznie. Dobra, powiem ci tak, dla mnie to taki sznyt i klasa przedwojenna, bym powiedział. Ja bym powiedział, że przedwojenna. Albo w trakcie wojenna. To w trakcie wojenna to by wyszedł w mundurze na przykład. Ja wiem, to byłoby najbardziej oczywiste, chyba że mówimy tutaj, wiesz, o inteligencji na przykład. No, patrz, główka pracuje. Jest to takie proste, chyba że to jest zupełnie fejkowy ciuch. O ty kurde, ale mistrzesz teraz. Ja powiem tak. Mamy tutaj lata, które by mi pasowały, to mamy 1920-1930, no. Następnie mamy 1970, już odrzucam. Dobra. Lata 90, myślę, że to będzie dużo... Dobra, teraz ja pierwszy robię. Tak. Proszę bardzo. 20, żebyśmy ja się 20, różnili. Żebyśmy się różnili. Ja się sam nie zgadzam, myślę, Nikola. Że strój pochodzi z lat 30. 30, dziękujemy serdecznie. Proszę, jak powiedz, że tego jest jeszcze laseczka, wąsik, elegancko, tak. Mucha. Sebuś, ja oczekuję Ciebie tak na planie, teraz już każdego codziennie. Dnia. Codziennie. Tak na planie. Codziennie na planie, a my zobaczymy następną kreację. Przepięknie, Sebi, ja pierniczę, najlepiej na świecie. Dobra, widzę, że tak, mamy tutaj typowego chłopaka z biedniejszej części, ale proszę cię, bardzo mi się podoba. Jakiej biedniejszej gustowną części? Gustowną opaleniznę masz, taką typową polską. No dobrze, okej, w porządku. Czyli mówimy tutaj o przedstawiciela kultury hip-hopowej. Tak. Tak? Dobrze, bardzo się cieszę. Dobra, tutaj boomboxik widzę, że jest kręcony. Dobrze, okej. To teraz Mandziu. Historia muzyki i kultury. Kiedy, powiedz, był popularny hip-hop? W których latach? I czy w Polsce, czy za granicą?
Zagramamicą? Tak, zagramamicą. Zagramamicą, tak się mówi dokładnie. Wiesz co, powiem ci tak, że... jakie to lata ja tutaj mam, kurczę. Słuchaj, ja bym rzucił 940 wojna, to jest czasy, kiedy właśnie hip-hop wyrasta. Wiesz co, jest jaki jest problem, że jak ja sobie dałem tutaj złą odpowiedź i sobie no. już tutaj przykleiłem, no. to się fajnie bawię tutaj. No tak, to się fajnie bawię. Wiesz, lata 80 by mi tutaj pasowały, których ty sobie tutaj użyjesz teraz szczęśliwie. No. Zostały mi 90 albo 60, które żadne mi tutaj nie pasują. No, to jak myślisz? Co ja mogę zrobić w takiej sytuacji? Nie wiem, co możesz zrobić. Możesz na przykład się poddać i zapłakać i powiedzieć, przegrałem z Kretesem. A niech to pies. A niech to pies. Czekaj, Ignacy, ja ci stąd zabiorę. Nie zabieraj mi mojego. Nie mogę zabrać twojej odpowiedzi. Nie możesz mi zabierać moich. No to co? To ja odpowiem sobie za ciebie. Tak? Ja tak odpowiem. Wiesz co? Ja nie mogę inaczej odpowiedzieć. No wiem, że nie możesz. Nie mogę inaczej odpowiedzieć. Dla mnie to są lata 80. Ja myślę, że to są. Zależy. 80. myślę, że bardziej będą dance'owe, aczkolwiek kultura hip-hopowa rodziła się w 80., ale popularniejsze takie ciuchy były na początku 90. Nikola, zweryfikuj. Zgadza się. Strój lat 90. Nadal jesteś na prowadzeniu, ja ale sam nosiłem szerokie spodnie, jak byłem młodszy, więc zupełnie rozumiem. Wiesz co? Mam nadzieję, że chociaż raz się jeszcze wyłoży, że mógł sobie odbić. Dobrze, lecimy dalej. O, jaki tego, Dandys jaki nice. Elegancki, kurde, nice. Sebi, ty, no tak raz to byś mógł w miasto pójść, ja bym ci powiem, że tak, no, na no, spokojnie, ej, ale to elegancja, tak, no. Tak. Ej, tak trochę pozazdrościłem nawet, no tak, powiem ci, że ja bym się ubrał tak. Powiem ci tak, cieszę się, no. bym sęcio... Słuchaj, ja mam taki w głowie, że to może być dla mnie taki wielki Gatsby. Taki USA... Kto teraz pierwszy odpowiada w ogóle? Nie wiem, zaraz możemy dawać jak chcemy. Możemy dawać, teraz ja. Teraz ty. Ja myślę, że taki trochę wielki Gatsby, taki Leo DiCaprio, tutaj właśnie chusteczka pod szyją może być. I moja odpowiedź ci może zaskoczyć, dlatego bym prosił, żebyś ty odpowiedział jednak pierwszy. 920. Dobra. A co? Może fejkowo jest, a może nie. A ja koluję to fejkiem. To jest fake. To jest fake? To nie jest prawdziwa stylizacja, zostawiam sobie swoje dwie odpowiedzi i koluję to fejkiem. Okej, okej, czyli Mandzio twierdzi, że to był fake? Bo te dwie odpowiedzi i tak już użyłem, i tak były już poprawne wcześniej, zatem ja i tak będzie mi brakować jednej poprawnej, zatem dobrze, ja to koluję fejkiem. No dobra, Nikola. Punkt dla Ignacego to jest rok 1920. O, dzień dobry. No i co czyli prawda bardziej ze Stanów niż z Polski, ale zgadza się, Gatsby, tak zgadza się. Ale dobrze, miałem lata 20 i tak miałem użyte, zatem to było jedyne, co mogłem zrobić w chwili, jak odpowiedziałeś dobrze. Tak, to prawda, tak. Więc cóż, okazuje się, że jestem znanym kreatorem mody i znawcą mody. Ale słuchajcie, czy wy kiedykolwiek to wątpiliście? Zobaczcie na ten sezon, jak Ignacy się pięknie prezentuje i to wszystko samemu. Dziękuję. Do kolejnej rundy. Wow. Nie pamiętają. Dziękuję serdecznie. Aha. Ortalionik. Aha. Ortalionik. Aha. Jest jedna odpowiedź tutaj tylko, kolego Ignacy. Jaka to jest odpowiedź, mój drogi? Powiedz, czekaj, ja patrzę. Różowe spodenki, ortalion, tak. Koszula, czy to kurteczka też ortalionowa, słuchafony. Wąs, czapunga. Słuchafony. No dobra, to powiedz, Mandziu, jaka jest według ciebie odpowiedź. Bo mi się wydaje, bo ostatnio ty byłeś pierwszy, teraz ja muszę być pierwszy. Ja powiem ci tak, Ignacy, jedyna odpowiedź, jaka by mi tutaj pasowała, bo lata 90 u ciebie były poprawne. Tak. Ale... Civix ma słuchafony. Ja wiem, że już wtedy była technologia w latach 80. i to byłaby dobra odpowiedź. To jest jedyna odpowiedź, którą ty możesz wskazać tutaj, która ma sens. Ale ja nie chcę, ja mam odpowiedź 1960 i 1940. Jeżeli chcę z tobą wygrać, musisz się trzy razy wrócić na swoją piękną buzię. Tak. I wtedy ja muszę odpowiedzieć na wszystko poprawnie i muszę, muszę wskazać fejka. I on wygląda jak warszawski taksówkarz. Idealnie. Dobrze. To jeden teraz... do jednego, dlatego ja powiem, że to jest fake i tutaj muszę się po prostu tutaj trzymać kciuki, że rzeczywiście tak jest. Ja twierdzę, że tak, masz rację, jeżeli byś powiedział warszawski taksówkarz z lat 90., ale jak sam słusznie zwróciłeś uwagę, ortalion do Polski zaczął docierać w latach 90. po otwarciu tak zwanego, po przełamaniu muru berlińskiego i załamaniu żelaznej kurtyny. Zatem ortalion musiał być na świecie modniejszy wcześniej, skoro docierał do Polski w latach 90., więc lata 80. naturalnie mi odpowiadają do numeru 5. I to się absolutnie nie Nikola, powiedz mi, czy mam rację. Tak, to są lata 80. Plus kaseta. To przede wszystkim kaseta najwięcej pomogła, bo kaseta to jest chyba narodziny. To była moja jedyna nadzieja. No miałeś jedyną nadzieję, jedyną szansę. Miałeś teraz ile punktów przewagi? 3 punkty przewagi. Bądź tak, Mandziu, nieważne kto wygra, ja chcę zobaczyć jeszcze w dwóch kreacjach Sebastiana. Trzeba go zobaczyć. Trzeba go zobaczyć. Trzeba go zobaczyć, chcę zobaczyć jeszcze jak chociaż dobiegnę do ciebie. Dobra. Może uda się. Dobiegaj w takim razie w zdrowiu i czekam na Sebastiana w dobie.
sprawa wygląda tak, Ignacy, że wygrać z tobą nie mogę, z Racingą też z tobą nie mogę, ale jak się dwa razy wywalisz, to będzie dla mnie mentalny remis i tak. O, panie Sebastianie, witam serdecznie. Dzień dobry, panie Sebastianie. Dzień dobry, jaki ładny tutaj puloverek. Dzień dobry, to się po brzuchu pan pokaże. Piękna czapeczka taka, można by rzec, że golfowa. Mm-hmm. Można by zaryzykować stwierdzenie. Spodnie materiałowe, no proszę, zobacz, jak się... Ty jesteś tak, nie, taki, nie, bardzo dobrze, jak Simsy czuję. Mają, że jak ubierasz Simsa, to on robi różne pozy i Sebastian robi to co? I jeszcze też do nas nie mówi. Zobacz, albo też mówisz w swoim języku, którego tak. Nikt nie rozumie. Tak, dokładnie. Nie, ale to bardzo mi się podoba. Ja jestem na przykład fanem tej stylizacji, ona mi się bardzo zostały podoba. Tylko dwa lata, których jeszcze nie mieliśmy. To były lata 60 i 40, które są w moim posiadaniu. No to gdzie położysz, powiedz. Bo ja chyba wiem, gdzie położę. Albo czy położysz? Ja wiem, co położę i gdzie położę. Powiem ci tak. To mi się kojarzy z moim dziadkiem, ale... No... Boję się, że jak dam tę 40, to zaraz Sebastian wyskoczy w mundurze. No, tak może być. Ja wiem, tak że tak może być. Powiem ci tak, na modzie, jak po mnie widać, znam się w ogóle. Mhm. Dobra, Andrzej. No, Sebastianie. Wiesz co, dobra, ja położę. Ja położę. Masz już w głowie coś, jak odpowiedzieć mniej więcej? No mam, ale dobra. Możesz położyć i tak, ja to znaczy... Kładę tak... i mówię, dlaczego kładę te. 1940. Dlaczego? To nie jest wojenne ubranie, ale to jest stylizacja w czasie, kiedy była wojna. Na pewno wiem, że jak była wojna, to ludzie popularnie nosili kaszkiety. Twierdzę, że to będzie USA, spodnie materiałowe plus szelki. Ja myślę, że to będzie Ameryka w czasie wojny, 1940 rok. Ja farmerzy albo bogate części USA. Kiedy ja wymyśliłem ten odcinek i zaproponowałem Ignacemu, spodziewałem się, że obydwaj będziemy się wykładać cały czas, nic nie będziemy zgadać i tak dalej. Okazuje się, że on robił jakieś 3 miesiące researchu. Nieprawda. Do tego odcinka, 40 godzin. Nieprawda, Madziu, to się nazywa? To się nazywa łączenie faktów i pamiętanie wydarzeń z historii. I powiem tak, Ignacy, że jedyne, co ja mogę zrobić w tym wypadku, bo jeżeli powtórzę twoją odpowiedź, to będzie powtórzył tak? W komentarzach. Dobrze. Mimo, że... Zrób tak. Ale tak nie zrobię. Muszę zrobić lata 60, bo jeżeli się wywaliłeś na tej swojej teraz wiedzy, to będzie najpiękniejsza wywrotka w historii. Jak może się wywaliłeś, tak to będzie najpiękniejsze zwycięstwo w historii. Dobrze. Nikola. Ignacy znowu ma rację. No nie wiem, ja wychodzę z tego odcinka, naprawdę. Tak, faktycznie Ameryka? Tak, zgadza się. Ameryka. Tylko dlaczego mogło być 40? Bo w czasie lat 40 Amerykanie praktycznie nigdy nie doświadczyli trudu wojny. Doświadczyli trudu wojny, ale nie działy się tam działania wojenne. Dziękuję serdecznie. Idziemy do ostatniej kreacji. Ostatnia kreacja, według mnie to już jest fejkowa kreacja. To znaczy musi być fejkowa, to już musi być kreacja. Dokładnie tak. Hej, to jest zgoda, hej! Mogę być cierpliwy i czekać do samego końca. Słuchaj, trzeba było czekać do samego końca. Kreacja to ja daję, że to jest fejk. Dobra, to teraz ja może poprawię odpowiedzi, jak powinno być, bo ja się pomyliłem na pierwszej. Dałem 960 rok. Gdybym nie sprzucił Mandzie odpowiedzi, tak. Na przykład, i dał tu 1900... Odpowiedź się nie chciała przyklejać, pamiętaj, tak. No. Gdybym dał tutaj 970, a tu 1960, miałbym wtedy pełne 8 punktów. Ale powiem, Ignacy, że słuchaj, jak najbardziej, zasłużyłeś na to zwycięstwo. Dziękujemy, Sebastianie, za piękne kreacje. Ale naprawdę, w tej kreacji jest jeszcze jak ci migają te oczy, jest pięknie. Przepięknie. A już w tym momencie na IP dostępny jest odcinek, gdzie znajdujemy różnicę, a my widzimy się jak zwykle w każdy wtorek i sobotę o godzinie 18. Cześć! Cześć.